Hej, siemaneczko, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku oczywiście przypominam o zostawianiu łapeczek w górę oraz subskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zastanawiam, czy się tutaj wyrobię. Słuchajcie, ogólnie, dzisiaj na odcinku będziemy mieli tak. Na początku muszę sobie obrządzić zwierzęta, bo głodne są już dosyć mocno, że tak powiem. Tylko, żebym tu nie przesypał. Krówki. PMR 7000, no dobra, chyba cały tutaj paszowóz mogę im spokojnie nasypać i powinno wystarczyć. Zanim się tutaj napełni, no właśnie, kurczę, dobra, za gruby jestem, okej. Myślałem, że się zmieszczę. Jak to tu wygląda? O kurde, dobra, to musimy wysypać, bo ja sobie tutaj naszykowałem na przyczepie kiszonkę, wiecie? Kiszonkę sobie tam od razu wysypiemy do tego mojego mieszalnika. Dzisiaj na początku zajmiemy się obrządkiem zwierząt, których mam no naprawdę całkiem sporo, ale myślę, że powolutku będziemy zmniejszali ich liczbę. W sensie będziemy się skupiali tylko powoli na jednym tutaj gatunku. Nie tak jak do tej pory. No czemu nie chce mi się to wysypywać? Halo, halo. To mam na środku gdzieś podjechać? Bez sensu by to było. Podstawiłem dupę pod TMR. Znaczy pod kiszonkę. Nic, nie da rady. No ej! To jest grane. Może do tego, że tam triggera nie widać? Nie wiem. Z paszowozu normalnie tutaj dawało radę wysypywać. Teraz zobaczymy. No nie mogę. Ale jajca. A nasypałem sobie kiszonki no całkiem sporo, nie? Dobra, nie miałem przełączone na przyczepę. Moja wina? Moja wina, przyznaję. Jeszcze obciążnik w oborę wjechał. Dobra, wysypane. 30 tysięcy jest. Siana tutaj nie mamy. Tam już jest pełno. Pełno. Jedziemy dalej z tematem. Jeszcze trzeba będzie siano przywieźć później. Ale zanim siano, to najpierw pewnie tak, damy tutaj. Znaczy siana sobie nasypiemy pełno, damy koniom, damy owcom i później przyjedziemy tutaj właśnie wysypać resztę. Miejmy nadzieję tylko, że wszystko mi się tu zmieści, wiecie o co chodzi. Łe, to jeszcze na spokojnie. A spokojnie się tu zmieści. No i dobra. Mamy to wysypane. Jedziemy po siano. Bliżę sobie trochę to ramię. I jedziemy. Na gospodarstwie troszeczkę zmian zaszło. Tak jak jeżeli ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, no to zrezygnowaliśmy z kur. Teraz zamiast kur mamy po prostu wiatę tam. Postawiłem pod maszyny, bo maszyn przybywa, a nie mieliśmy po prostu miejsca magazynowego na te wszystkie maszyny już, więc no tutaj trzeba było po prostu zrobić pewne zmiany, a skór i tak tak naprawdę no zerowy zysk był, nie ma się tu oszukiwać. Tak samo pewnie zrezygnujemy niedługo koni, chyba z koni zrezygnujemy. I myślę, że nawet ze świń też tutaj zrezygnujemy na gospodarstwie, zostawimy sobie tylko krowy i owce i na tym będziemy tutaj bazowali nasze gospodarstwo. Będę rozważał też na postawienie chyba tutaj jeszcze jednej obory dla krów, a małe pastwisko dla owiec zamienię na duże pastwisko dla owiec, no i zobaczymy jak to będzie wychodziło. Wtedy te młode będę przewoził sobie zawsze do osobnego, że tak powiem, nie? Gdzieś tam powiedzmy, jak już się te ocielą i tak dalej, tamte będę miał powiedzmy rok, to te roczne będę przewoził na nowe pastwisko i tyle.
Jeszcze słomy trzeba będzie wszędzie nawozić, nie? Szybkie obrządki, maszynowo praktycznie większość rzeczy już tutaj się robi. Jedyne co, to jeszcze będę musiał tylko ładować właśnie słomę. Koryta prawie puste, kurde. Trochę przetrzymałem te zwierzaki, zobaczcie na przykład. No nie no, jeszcze nie jest tragicznie, jeszcze troszeczkę by wytrzymały. Tam jeszcze na koniec tego TMR-u dosypiemy. Na pewno, żeby było. No, na sezonach na 2 dni wystarcza tylko tego pokarmu w korytach. Tylko albo aż. Więc no to nie jest jeszcze aż tak źle. Gorzej by było, gdybyśmy musieli naprawdę codziennie, nie? No czy no, raz dziennie jeszcze by to zdzierżył. Jeszcze to, jeszcze by było spoko. Bo no nie oszukujmy się, że spora część roku u rolników, którzy hodują zwierzęta, no to właśnie wygląda na takiej zasadzie, że po prostu ta jesień, zima gdzieś tam praktycznie no głównie tylko obrządzają, mleko odbierają, wywożą i tak dalej, nie? No my tutaj akurat no to dojenie odbywa się tak jakby automatycznie, nie bierzemy w tym żadnego udziału, więc no nie widzimy tego, jak to się tam dzieje, nie musimy w to ingerować, że tam powiedzmy idziemy do jakiegoś tam zbiornika, jakiejś maszyny, i te krowy tam są naganiane na przykład i jest do wszystko wydojone, tak? To całe to mleko. Więc no tutaj pracy nam sporo odchodzi też, nie? Zanim wezmę sobie, założę tutaj widły, to zrobimy tak, że wezmę owiec. Owiec zawiozę dla koni. Mamy owiec? Mamy jeszcze owiec. To ja w ogóle, co ja tutaj na pewno coś mam do sprzedania, nie? No pewnie, mamy rzepak, słonecznik do sprzedania. I jak to wyglądało statystycznie? Rzepak. Słonecznik. No z drugiej strony można by to było próbować sprzedać nawet teraz, nie? Bo względem tamtego roku, no to ceny może są podobne. Zobaczymy, jak to wychodzi w ogóle w sklepie. No te ceny trzeba też tam monitorować sobie, myślę, że samemu najlepiej będzie. Bo ja ogólnie myślałem zawsze, że to są takie prognozy, jeśli chodzi o ceny, kiedy te ceny są tam, wiecie, najwyższe. No a to jest wszystko względem poprzedniego roku niestety, nie? Ja sobie zawsze te owiec zostawiam na później. Przywożę całą łychę. Bo tak on tego owsa tutaj no malutko się sypie, ale... Tam z 1000 chyba litrów wchodzi jakoś tego owsa do tego koryta na 8. Zaraz zobaczymy. No, 1100 prawie, nie? No i tu jeszcze świneczki zostały, dobra. Obrzędzimy świnki. I słoma. Na koniec jeszcze słoma. Już mamy w sumie późną jesień, więc no już sporo tego roku minęło nam. Zostaje nam jeszcze tylko kukurydzę do pokoszenia, no i później pewnie do uprawienia to pole zostanie. No i coś trzeba zrobić z pieniędzmi. Słuchajcie, mam bańkę 200. Coś muszę zrobić. Na pewno będę chciał powiększyć łąkę. I troszeczkę zmodyfikować może mapę wreszcie, nie? Czyli coś tam może dokupimy na nasze gospodarstwo jeszcze dodatkowo. Zastanawiam się właśnie nad kilkoma rozwiązaniami, ale to zobaczymy, bo... No mam pewien plan i na pewno ten jeden plan warto by było zrealizować trochę wcześniej. Bo jak będziemy przebudowywać gospodarstwo, znaczy no pewnie w przyszłym roku zrezygnujemy powiedzmy z koni, a później zrezygnujemy ze świnek dopiero, bo nie będę rezygnował ze wszystkiego od razu w jednym odcinku na przykład, czy tam w jednym sezonie. Tylko będę stopniowo chciał to przebudować, nie tak, że hura, wszystko zrobić. Więc tutaj będzie trzeba troszeczkę modernizacji wprowadzić. Tu pewnie z czasem też jak zrezygnujemy ze świnek, to sobie ogarniemy... No sypaj, dobra. To sobie ogarniemy pewnie też stodołę na słomę. Bo tutaj mamy suszarnię, nie? Ona wygląda tak naprawdę trochę jak taka zwykła stodoła. Tylko tutaj się różni chyba tym... O, tym tutaj, że tu mamy wióry, nie? Bo chipsy.
Kupmy te wood chipsy na full, żeby były. No i tutaj na przykład trawę też możemy kupić, nie? Kosztuje nas 170 tysięcy, 100 tysięcy litrów trawy, ale no nam to nie jest potrzebne, nie? Nie musimy kupować. Bo mamy swoją. Macie trawę? Bo ja mam. Dobrze. Jak tam te świnie wyglądają w ogóle? Jeszcze jedną łychę? No dobra. To jeszcze jedną. Tak się zastanawiam, tu jest chyba wyłącznik, żeby trigger znikł, bo w Global Company w budynkach są te wyłączniki, z tego co pamiętam. Gdzieś to było umieszczone, ale może nie we wszystkich. Możliwe, że nie we wszystkich modach. Taki zwykły, wiecie, pstryczek jest, a tu nie ma. Tutaj nie ma niestety. No dobra, to teraz trzeba jechać po widły. Tutaj tą wiatę na tą pracowaną kichę też trzeba będzie coś z tą zrobić. Tym miejscem, bo no nie mam teraz kiszonki w belach praktycznie w ogóle, od kiedy też mamy silos. Na kiszonkę w tamtym silosie w sumie jeszcze towaru tutaj trochę mam. Ile? 200 tysięcy litrów. Z drugiej strony dobrze by było chyba też może wywieźć tą kiszonkę starą, a zrobić im nową, nie? Nie wiem, jak to się prezentuje i ile taka kiszonka mogłaby leżeć. Mi się wydaje, że chyba jeden sezon to jest po prostu wszystko, ile powinna taka kiszonka leżeć. No ale ja nie mam tutaj właśnie silos kombajnu żadnego też. Trzeba by było jakiś silos kombajn ogarnąć i zrobić właśnie z 200 tysięcy litrów też kiszonki co roku. Trzeba 150 tysięcy. No i tak pewnie jak zaczniemy żniwa kukurydzy, to one pewnie będą kończone na live, nie? Także ktoś mi będzie mógł pomóc. To w ogóle byłby pierwszy live z tej mapy tak naprawdę, nie? Wtedy. Wydaj słomę, słoma wydana. Ładnie wpadło, ładnie, ładnie to sobie wycelowałem. Jeszcze dwie. Rzadko kiedy w ogóle próbuję cokolwiek zrobić tym ładowaczem czołowym z... No właśnie, z kabiny. No i dobra, też mam ogarnięte. Mnie denerwują te modyfikacje, wiecie, na przykład od autodrive'a, bo jak sobie kliknę
prawym myszki, to wtedy jest takie, strzałka się pojawia i mogę sobie sterować autodrive'em albo też crossplay'em. No a inaczej nie da się tego załatwić, bo chyba w crossplay'u to jeszcze można to zmienić, ale w autodrive'ie już się nie da zmienić tego przycisku, który aktywuje na przykład nam mycha. Także troszeczkę lipa. No ale jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Dobra, 15 minutek na samo obrządzanie. To jest, wiecie, to jest tak naprawdę jeszcze tak w miarę spoko, bo czasami schodzi dłużej. Jak na przykład nie miałbym przygotowanego TMR-u i tak dalej, no to schodzi o wiele dłużej wtedy, tak? Obornika, zobaczcie, w ogóle, no tutaj już się wylewa znowu, nie? Więc fajnie, bo po kukurydzy byśmy sobie pyknęli właśnie obornik i można to zaorać fajnie. Albo nawet po kukurydzy pykniemy sobie wapno. I wtedy będziemy orać, nie? Dobra, to jeszcze świnki zostały ze słomą. Resztę słomy mogę wywieźć w sumie też tam do mieszalnika do TMR-u, nie? A i tam siano trzeba dowieźć jeszcze. Skąd to się sypie? Z tyłu się sypie. No i resztę słomy tutaj pikniemy. Będzie pięknie. A nie, bo siano już tutaj dowieźliśmy. Tam 10 tysięcy litrów wystarczy. A tu w zbiorniku ile mamy już towaru? O, tu mamy mało towaru. Tu mamy bardzo mało towaru. No dobra, to wezmę, przywiozę trochę, bo no, mieliśmy TMR wywieźć krową. Jeszcze dowieźć tam, bo by się zmieściło, ale nie mamy siana, żeby się TMR robił, więc siano sobie tam zawiozę. Jeszcze muszę zobaczyć tylko, czy mam jakiś header do kukurydzy. Mam Capello. Nie wiem, czy nie dodawałem jakiejś modyfikacji nowej, byśmy sobie jakiś nowy header pyknęli. Ale to jest od tego, od Tribina. Tu mamy 12 metrów, ale on chyba nie jest taki składany normalnie. Dlatego mam ten od Capello, pewnie, bo on się, o właśnie, tak się składa. No to dobra, no to będziemy... Ile ten od Capello ma metrów? Kurczę, 9 tylko, tak? A nie, to mam chyba ten, 12-metrowy. 12 metrów, jak najbardziej spokojnie. Więc okej. Okay. Jest okej, okay, że tak powiem. Jest okej. Okay. Dziesięć tysięcy litrów tam wchodzi. Nie wiem, jak tutaj to wygląda. Sześć tysięcy. No tą przyczepę też sobie tak zaparkuję, żebym później od razu bez problemu mógł... Nie popsuj paneli, gościu. To nie są tanie rzeczy. Jeszcze wiatrak trzeba będzie kiedyś postawić na tym gospodarstwie, nie? Widły, no ja pierdzielę, jak jeździsz? Gdyby lusterka działały bardzo dobrze w farmingu, to można by było próbować się pokusić o cofanie po lusterkach w niektórych miejscach, nie? Ale no tak, to nie wyobrażam sobie bez lusterek, wiecie, cofać. Bez przesady, nie? Idziemy do kombajnu. Kombajn, halo. O, jest tutaj.
Paliemy byka i jedziemy w pole. Tu jest header zbożowy. Właśnie, ten header zbożowy jeszcze musiałbym przestawić tylko gdzieś pod wiatę, bo tak, to jest straszna lipa z tym headerem do zboża. Jest ten 12-metrowy? Czy 12-metrowy jest? To jest ten 9-metrowy. To ja jeszcze wycieczkę do sklepu robię. Zaraz wracam. Jedziemy jeszcze header wymienić, nie? Nie będę kosił takim malutkim, bez przesady. Kupimy sobie nowy header, duży, ten 12-metrowy, bo ten 9, no to... To jest... Na pewno to był od Capello, nie wiem czemu. Nie wziąłem tego 12-metrowego. Raczej miałem modyfikację, więc ciężko powiedzieć, o co tam chodziło. Może tak mi się po prostu coś... ubzurało, że wezmę sobie 9-metrowy, nie? Dwie godziny. Sprzedaj. Headery do kukurydzy. Capello, 12 metrów. Kup. Prędkość zrobimy na 15. Kolor czarny. Dziękuję, tyle w temacie. Kup. Teraz to będzie maszyna. No z takim headerem, no taką szerokością headeru, to też tak gdzieś tam po wiosce jeszcze można by było się pokusić przejechać, nie? Ale na jakąś taką główniejszą drogę to już nie da rady, czy musi być wózek, bo inaczej, no myślę, że mandat mógłby być niezły, tak naprawdę. W ogóle nic nie powiedziałem jeszcze na temat giveawaya, bo giveawaya wygrał Toxic Player, z tego co kojarzę. Warunek jest jeszcze taki, że po prostu Toxic musi zaakceptować zaproszenie do znajomych na Steamie. Jak tego nie zrobi do przyszłego weekendu, no to w przyszły weekend będę losował innego zwycięzcę konkursu. To tak nie działa, że będę czekał, nie wiem, bez końca. To po prostu wylosujemy sobie kogoś innego i tyle, nie? Rurą na zewnątrz. Tak jest. Teraz jest dobrze. No dobra, to lecimy z tematem. Jak się zastanawiam, ile tutaj tego towaru będzie, no wydaje mi się, że powinno być całkiem sporo. Do ETS-ika też już ogłoszono oficjalną premierę. 8 kwietnia o 19 godzinie będzie już Iberia oficjalnie wypuszczona. Więc będziemy mieli nowe tereny do przejechania, co jest naprawdę bardzo fajne. Tutaj widzimy, że wydajność z tego terenu tutaj, jaka nam się tutaj prezentuje, w sensie to ile zarobiliśmy, może nie tak wam pokażę. Tutaj mamy, o. Tylko to jest, wiecie, wybrane pole po prostu, nie? Nie mogę zrobić tak, że o, kliknę sobie na 19, 19 będzie na minusie, bo 19, chociaż nie powinna być. Nie powinna być na minusie, bo to przelicza nam, ile zużyliśmy towaru, a ile zarobiliśmy na tym, nie? Ale mamy łącznie, że no minus tyle, nie? Na 18 mamy minus 2000, tutaj mamy minus 6178, ale jest jeszcze jeden minus tego wszystkiego. Minus jest tego taki, że gra nie wie, za ile sprzedaliśmy tą kukurydzę z tego pola na przykład, nie? Tego nam nie przeliczają w żaden sposób. Także lipa z tym jest. Pod tym względem jest straszna lipa.
No ale widzę, że ładnie będzie sypać. Bo już mamy 40% w zbiorniku. No jest. Może być. Nie wiem, być bogaci. Ładnie, ładnie. Nawet będzie. Nawet dookoła nie przejedziemy, tylko takie myślę, wydaje, że z 70% okrążenia wyjdzie nam. Coś koło tego. Ja to oczywiście zacznę sobie tylko te żniwa, tak jak mówiłem, będziemy je kończyli na live'ie, moi drodzy, z widzami. Więc mam nadzieję, że ktoś tam będzie, będą chętne osoby, które mi pomogą. No i bardzo możliwe, że to będziemy właśnie kończyli gdzieś tam, nawet dzisiaj, jak mamy publikację, ewentualnie we wtorek. Lany poniedziałek, ewentualnie wtorek, będziemy gdzieś tam próbowali to powolutku już kończyć te żniwa tutaj. No bo hektarów trochę jest do pokoszenia, nie? O tym też trzeba pamiętać. Mamy też jeszcze tutaj tą fabrykę kukurydzy, bo kukurydzy zostawiłem. Nie mamy fabryki cukru, bo z burakami się bawić mi się tutaj nie chciało za bardzo już. Tam został tylko teren po fabryce cukru. Pytaliście mnie w komentarzach, jak ja to robię, że stawiam budynki na terenie, którego nie kupiłem. Ctrl G. Aktywuj rozszerzone stawianie obiektów. Jak macie Global Company, to Global Company wam właśnie pozwala takie rzeczy robić. Jeżeli ktoś nie wie. Kija trzeba wystawić powoli. Zaraz tutaj ciężarówkę bierzemy, patelnię i będziemy odbierać. Patelnię mam chyba gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. No tak. No nie dało, nie dałoby rady się tutaj, wiecie, wcofnąć po lusterkach. No nie ma takiej opcji. No. Jak jesteśmy blisko, to jeszcze jakoś. Można by było próbować, ale jak z daleka, no to w tych lusterkach, no nic nie widać. One są tak mega przybliżające, że aż masakra jest w tym. Tak więc niestety, ale no, mają zawsze coś do poprawienia, coś czym mogą się pochwalić, wiecie, w następnej wersji, nie? Farminga, w sensie, no dodanie lusterek byłoby czymś, no... Takich lusterek jak macie w ETS-ie, że naprawdę idzie wszędzie fajnie cofnąć po lusterkach, nie? Bo to jest możliwe w ETS-ie. Tylko trzeba chcieć, a jak ja jestem czasami leniwy, no to oczywiście cofam po dronie. Dronem steruję sobie z drona i z drona sobie cofamy, nie? No żeż ty kuźwa, bo my tam musimy jechać. Jadę sobie przez fabrykę mąki. To jest fabryka mąki. Mąkę to jest jak fabryka mąki jeszcze została, to jeszcze mąkę będziemy produkować. Czemu nie? No i dobra. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej, hej.